Pan mi, pan poseł sprawozdawca, czy minister, chyba trzy razy powiedział tutaj o tym, że ma jakiś magiczny sposób na to, żeby pieniądze nie traciły wartości. Z czego wynika taka dobra wiadomość, że pan minister generalnie orientuje się, że w wykreowanej przez was rzeczywistości gospodarczej pieniądze tracą na wartości. Inflacja, spór, czy ona jest dwucyfrowa na poziomie 20, czy dla koszyka domowego na poziomie 40-50%, pieniądze tracą na wartości. Jeśli pan ma jakąś taką magiczną skrzyneczkę, do której można włożyć jakieś pieniądze, żeby one na wartości nie traciły, to czemu nie włożymy tam wszystkich pieniędzy i wszystkich oszczędności Polaków do jakiejś takiej kabiny kesonowej, w której pieniądze nie odparują? Panie ministrze, dlaczego ograniczać to świetne rozwiązanie, które pan tu przyniósł, tylko do wycinkowej kwestii mieszkalnictwa, oszczędności na cele mieszkaniowe? Proszę powiedzieć, jaki jest ten magiczny sposób na nietracenie wartości przez pieniądze? Dziękuję bardzo, panie pośle. A jeśli nie ma takiego magicznego sposobu, no to rozumiem, że to jest tylko daleko idący skrót myślowy i tak dziękuję naprawdę bardzo, przelewanie i bardzo z pustego próżu. Pan poseł.